No i siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, no i w kolejnym poradniku, tym razem poradnik jak zainstalować mody do ETS-a. Generalnie ta rzecz jest bardzo łatwa, dlatego nawet nie wiem po co dokładnie ten poradnik robię, no ale jest naprawdę wiele osób, które nie wiedzą jak się instaluje dobrze mody do ETS-a, no i pytają się czy to mi na PV na Discordzie, czy to na live'ie, czy to gdziekolwiek, dlatego właśnie powstał ten odcinek. Przypominam jeszcze tak szybko o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale, zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka będziecie mieli w opisie, a teraz już bez przedłużania lecimy. No to generalnie pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to wchodzicie sobie w tą ścieżkę, którą tutaj macie, czyli jest to ten komputer, documents, czy tam dokumenty, to zależy jak tam macie napisane, i następnie będzie ETS2, no i przejdziecie do takiego folderu. Możecie tutaj mieć dużo mniej jakby tych wszystkich folderów, co ja mam, bo jak widzicie, ja tutaj mam foldery z kilku wersji, ale generalnie tym się nie przejmujcie. No i też tutaj mam dużo, ale zaraz o tym powiem. Pierwsze co musicie zrobić, to klikacie sobie prawym przyciskiem myszy i tworzycie nowy folder jakby, i folder musicie nazwać konkretnie tak jak ja, czyli mod. Nie moc, czyli bez sy, tylko zwykłe mod, tak jak tutaj macie napisane. No i gdy już stworzyliście ten folder powiedzmy, to do niego będziecie wrzucali wszystkie mody. No ja sobie otworzę ten folder, żeby już był otwarty, i jak widzicie folder chwilowo jest pusty. No i generalnie teraz jak się wrzuca mody. Instalujecie sobie moda jakiego chcecie, dla przykładu wezmę tego moda, czyli to jest jakiś tam po prostu mod. No i szukacie sobie na stronie, z której pobieracie. Generalnie skąd pobieracie mody? Możecie pobierać te mody z każdej strony, w sensie z której chcecie, tylko musicie znaleźć sobie, tak jak tutaj jest napisane, download. No ale tutaj akurat każda strona się różni, dlatego tu wam pokazywać nie będę. No ale dobra, klikacie sobie, pobiera wam się ten mod. No i gdy już wam się pobrały jakieś mody i chcecie je zainstalować, no to właśnie teraz pokażę, jak to się robi. Mam tutaj bardzo różne mody, które się różnie powiedzmy instaluje. Dla przykładu teraz wezmę Grand Utopię, czyli jakąś tam mapkę. Żeby zainstalować moda, bo mody też się od siebie różnią jakby, musicie sprawdzić wszystkie te rzeczy, które wam teraz pokażę. Wchodzicie sobie wtedy w ten folder, który pobraliście. Nawet nie folder, tylko zapakowany 7-Zip albo Winar. Właśnie, bo o tym nie powiedziałem. Jeśli chcecie sobie jakieś mody zainstalować, to pamiętajcie, żeby pobrać albo Winara, albo 7-Zipa. Najlepiej te dwie rzeczy. Będziecie mieli linka do strony oczywiście w opisie. No i co? Otwieracie sobie ten folder, w sensie plik, który pobraliście. Zawsze nowe pliki wam się pobierają w ścieżce ten komputer i pobrane, dlatego tam musicie ich szukać. No i na przykład teraz wezmę Grand Utopię sobie. Wyłączamy tutaj oczywiście i tutaj dopiero mamy tego moda wrzuconego. I co teraz robimy? Zawsze, w sensie inaczej, najczęściej do tego folderu przerzuca się pliki o końcówce .scs, czyli nie przerzucacie tego readme ani tego innego tam jakiejś rzeczy, tylko przerzucacie sam ten plik jakby. Readme, albo w zależności od języka. No czasami na przykład to jest w innym totalnie języku, nawet nie w polskim, nie w angielskim, no ale jeśli widzicie jakiś plik tekstowy, to sobie możecie go otworzyć. Tutaj akurat jest folder, następnie dopiero jest plik tekstowy, i zawsze gdy pobieracie takiego jakiegoś moda, to polecam wam przeczytać dokładnie cały ten, co jest napisane. Najczęściej to jest pokazane, jaka wersja jest tego moda i na przykład co wymaga ta modyfikacja, typu na przykład ta mapa wymaga wszystkich DLC mapowych jakby, także polecam wam to czytać. Kolejna różnica w pobieraniu modyfikacji, jak pobierzecie jakiegoś moda, to może być mod taki jak tutaj macie, czyli jest on od razu zapakowany w .scs. Co wtedy robicie? Nie musicie otwierać, bo zobaczcie, jak otworzycie wtedy tego moda, wyskoczą wam foldery. Po prostu przerzucacie sobie tego moda do gry i już go macie. Są też, jak widzicie, inne mody, które też się bardzo podobnie instaluje, czyli po prostu sobie otwieracie i przerzucacie plik .scs do gry, tak jak tutaj. O, tutaj na przykład macie pokazane readme.txt. Jeśli macie też jakieś .png pliki, to znaczy, że to są zdjęcia, dlatego tego raczej oglądać nie musicie. Po prostu przerzucacie tego moda, którego chcecie do gry i już go po prostu macie. Jeszcze jest taka mała rzecz przy instalowaniu jakiejś modyfikacji, bo czasami jak pobierzecie jakiś mod, to wam wrzuci jako folder, w sensie pobierzecie moda, który będzie zapakowany tak jak tutaj widzicie, tak? Co wtedy robicie? Otwieracie sobie ten folder i jeśli wam wyskoczą takie rzeczy jak tutaj, czyli kolejne foldery, w które jak będziecie klikali, to będzie kolejne jakby foldery, to wtedy wychodzicie z tego i ten folder wrzucacie po prostu do gry. Jest jeszcze jakby jedna rzecz, jak pobieracie modyfikacje, bo jak widzicie, to wszystko różni się od siebie, dlatego no trzeba po prostu tym się trochę, wiecie, no trzeba po prostu na początku zainstalować, pobawić się, a później już ogarniecie, jak to się robi. Czasami też jak pobierzecie jakiegoś moda i będzie on zapakowany w plik albo na przykład Winar, albo w 7-Zipa, ale nie będzie miał z tyłu napisane, w sensie na końcu napisane .scs, tak jak tutaj macie. Widzicie, to jest .zip na końcu. No ale dla przykładu, no tutaj akurat ten mod tego nie ma, no ale
jak otworzycie tego moda i wam wyskoczą tutaj takie same foldery jak tutaj są, to wtedy nie wrzucacie tego folderu danego. Foldery mogą być różne, może być dev, może być map, vehicle, nie wiem, manifest czy jakieś rzeczy. Dlatego wtedy przerzucacie samego tego jakby plik WinRAR. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w opisie. Jeszcze wam przypominam o czymś takim, że jak instalujecie jakiegoś moda, to ten mod musi być na dobrą wersję. Czyli musicie sobie sprawdzić, jaką wersję aktualnie macie do gry wgraną jakby. Jeśli nie wiecie, jak się zmienia wersja albo jak się je sprawdza, to wpiszcie sobie na YouTubie, jak zmienić wersję DTS 2 Tester Symulacji. Będziecie mieli mój poradnik. Patrzycie sobie na wersję, którą aktualnie macie. Czyli dla przykładu, jak ja nagrywam, to teraz jest 1.43 najnowsza. Po prostu pobieracie sobie moda na tą wersję i jak to się robi. I dla przykładu jest to ten Daniel's Random Events. Wklejacie sobie ten Daniel's Random Events w neta i piszecie na końcu, jaką wersję chcecie, czyli na przykład 1.40 albo 1.42 dla przykładu. No i tutaj szukacie sobie tych plików. Wiecie, nie wszystkie mody są aktualizowane cały czas. Niektóre mody na przykład, o jak tutaj, zostają na 1.36, czyli no parę wersji do tyłu, dlatego no nie wszystkie mody są do każdej wersji jakby. No ale dla przykładu uznajmy, że tego moda wcześniejszego, którego tutaj wybrałem, będziemy instalowali. Wchodzicie wtedy na taką stronę i patrzycie, że jest napisane. Nigdy nie patrzcie na v.coś tam, bo to nie jest ważne akurat. Macie najczęściej napisane w dwóch miejscach jakby wersję gry. Albo tutaj w nawiasie, tutaj macie napisane 1.40, albo na przykład jak tutaj sobie wejdziecie w opis tego moda, to będziecie mieli napisane po prostu, na jaką on jest wersję. Tutaj akurat tego nie widzę, nie wiem. Czasami po prostu jest napisane. To zmusicie sobie po prostu sprawdzić. Czasami też jest w pliku readme, czyli jak pobieracie sobie moda, to otwieracie sobie plik readme albo no różne nazwy tego mogą być i dopiero tutaj może być napisane różne rzeczy, na przykład na jaką wersję ten mod jest. Generalnie pokazywałem wam naprawdę jakieś trudne sposoby pobierania, w sensie trudne sposoby pobierania modów. Takie trochę skomplikowane jak na początek, ale też jest jedna taka rzecz, dzięki której możecie szybciej sobie pobrać mody. Musicie sobie wejść w ETS-a, następnie klikacie tutaj sobie warsztat. Możecie też wejść z menu gry, czyli jak wchodzicie do menu, tam wchodzicie sobie menedżer jakby modów czy coś takiego i tam też możecie otworzyć sobie właśnie Steam Workshopa. I co tutaj robicie? No tutaj możecie sobie wybrać, jakiego moda chcecie zainstalować. Tutaj na przykład macie przedmioty o największej popularności ostatnio, czyli te, które najwięcej osób jakby je ostatnio pobiera. No i dla przykładu sobie chcę pobrać tego skina na coś tam. Klikam sobie w tego moda i po prostu klikam zasubskrybuj. I już gdy się to zasubskrybowało, ten plik jakby mam w grze. Jeśli chcę go aktywować sobie, to oczywiście wchodzę do ETS-a. O, zaraz wam mogę to w sumie pokazać, ale to za chwilę. Jeśli już tego moda nie chcecie dalej mieć, to klikacie sobie po prostu odsubskrybuj i w sensie anulujecie subskrypcję, tak, i tego pliku już nie macie. Mogę wam jeszcze tutaj powiedzieć, że te mody, które wrzucacie do folderu mod, które wam przed chwilą pokazywałem, to jak będziecie zmieniali sobie wersję na nowszą, kolejną, to już musicie te jakby mody aktualizować. Ale na Steam Workshopie tego robić nie musicie, bo Steam Workshop jakby sam się aktualizuje. No i gdy już wejdziemy do gry i chcemy wrzucić na jakiegoś tam save'a, czyli na dany profil, o tak, moda, to klikamy sobie tutaj w używane modyfikacje. No i gdy sobie w to klikniecie, mogą to też być w innych miejscach ten znaczek, zależy o której wersji gracie. Niektórzy też grają na skrakowanym ETS-ie, o to mogę wam powiedzieć, że wtedy mody raczej nie działają. No ale dobra, przypuśćmy, chcemy sobie wrzucić tego Wielton Trailer Pack tego moda. Co robimy? Klikamy albo dwa razy przyciskiem na to, jak widzicie, on się załadowuje, albo klikamy sobie o tym tutaj strzałką tutaj. Jeśli klikniemy te strzałki o te na przykład, to wtedy wszystkie mody stąd wrzucą się tutaj. Jeśli macie taką czerwoną kropkę, w sensie taki wykrzyknik czerwony, to on oznacza parę rzeczy. Albo że moda nie macie teraz w folderze modów, po prostu moda odinstalowaliście, albo mod nie jest na tą wersję, którą wy macie, czyli przypuśćmy, teraz ja mam na 1.40, a mam moda na 1.42, no i wam działać raczej nie będzie. Tutaj też możecie sobie oczywiście patrzeć, jakie mody macie i też je powrzucać, no ale gdy zobaczycie przy jakimś modzie, tak jak, no, mówiłem tutaj na przykład niekompatybilny z czerwoną kropką, to może znowu oznaczać, albo że jest na złą wersję, albo że na przykład pobraliście jakiegoś moda na mapę, albo na coś innego i ten mod wymaga innych płatnych DLC. Czyli przypuśćmy, jak pobieracie sobie na przykład takiego moda Promoc, to jest mod na mapy, to do niego musicie mieć wszystkie płatne DLC mapowe. No i gdy ich nie macie, to po prostu wam się nie włączy. No i tyle w sumie, jeśli chodzi o ten poradnik. Już chyba wszystko powiedziałem. Bardziej szczegółowo się tego zrobić nie dało, bo próbowałem tak wyjaśnić, no po prostu wszystko, co umiem. Jeśli ktoś ma jakieś problemy, to piszcie oczywiście w komentarzach. Powiem wam jeszcze o czymś takim, że są takie mody, które się instaluje nie to, że inaczej, ale trochę trudniej. Czyli na przykład
Promoc, Poland Rebuilding, to generalnie najczęściej są mody na mapki, także jeśli potrzebujecie jakiegoś pomocy z jakimś modem, no mówię, głównie to jest Promoc albo Poland Rebuilding, to macie oczywiście też na moim kanale poradniki do tego, no wystarczy, że po prostu wpiszecie sobie, przypuśćmy na przykład tester symulacji Promoc i na pewno wam ten odcinek wyskoczy. Jeśli byście mieli jakieś pytanka, to piszcie w komentarzach, będę pomagał. Dziękuję wam za obejrzenie, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę pod filmem oraz o zostawieniu subika. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka znajdziecie oczywiście też w opisie. No i w sumie tyle. Do następnego, siema, no i cześć.